Ateiści. To najwięksi są zwyrodnialcy, łobuzy i bandziory na dzień dzisiejszy. No, nie chodzą z cegłą, nie chodzą z łańcuchem. No, bardzo często chodzą, ale to są po prostu ludzie, którzy szantażują i chcą zagonić w ślepy róg wszystkich normalnych, szczególnie chrześcijan, szczególnie katolików. Oni szału dostają, kiedy w Ameryce, powiedzmy, ktoś powie Merry Christmas, czyli Wesołego Bożego Narodzenia, i reagują w dosyć negatywny w ten sposób, że zgłaszają wszystkie jakieś symbole religijne, czy na cmentarzach federalnych, państwowych, czy w Sejmie, parlamencie tutejszym. Także ostatnio to doszli do tego, że te ateistyczne organizacje, jedna ateistyczna organizacja to zrobiła taki billboard, takie wielkie plakaty, czy tam przy autostradzie, że odejdź od kościoła, czyli bądź daleko od kościoła, bo to jest jedna wielkie oszukaństwo, fake news tak zwane. Inni stowarzyszenia, amerykańskie stowarzyszenie humanistów znowu dostało szału, kiedy prezydent Trump powiedział szczęśliwego Bożego Narodzenia i wspomniał Jezusa. I to w dniu Narodowego Święta Modlitw. No, jest coś takiego w Ameryce jeszcze, cały czas jeszcze, dzięki Bogu. I dostali szału, że on to powiedział. Teraz ostatnio taki zmarł pastor, on prowadził dosyć taką parafię, no można powiedzieć mega parafię, to jest bardziej takie rozrywkowe, no ale ma tam jakieś te duchowe, ponadzmysłowe sprawy. Billy Graham, to na Capitol Hill, czyli na tym wzgórzu stolicy, w tym budynku było wystawione jego ciało. No i potraktowali to jako religijne zdarzenie i starali się krzyczeć, że jest rozdzielenie religii i państwa w Ameryce. Dlaczego to jest straszne? To jest straszne, że oni są strasznie naiwni. Oni nie potrafią zrozumieć, co religia, co chrześcijaństwo zrobiło dla wszystkich. W sumie nawet Arystoteles, on wierzył w Boga, powiedzmy, no nie w Jezusa, ale wierzył w coś ponad wyższego niż człowiek. Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Rentgen, który wymyślił X-raya, czyli te wszystkie prześwietlenia na płuca i tak dalej, to wszystko, co się zorientował, on wierzył. William Keane, to jest pierwszy lekarz, chirurg, który w zasadzie robił operacje mózgu. Śmieszne jest to, że Van Braun, czyli ten Niemiec hitlerowiec, którego Ameryka ściągnęła po zajęciu Niemiec, żeby zbudował NASA i te wszystkie Apollo. On wierzył w Boga. Także dużo rzeczy przyszło, czy było zrobione przez ludzi, którzy wierzyli w Boga. Nawet Big Bang teorii, czyli te powstanie całego wszechświata z malutkiej czarnej kulki, było to zaproponowane przez Georges Lemaître, a Lemaître to był takim belgijskim astronomem i w sumie katolickim księdzem. Kto jeszcze tam? Teoria ewolucji. Teoria rewolucji była zaproponowana przez Gregora Mendela, a on był augustynianinem. Także dużo tych rzeczy, które normalnie powiedzmy w Afryce nie zdarzały się, czy w dalekiej tam Azji też się nie zdarzały, czy wśród Indian amerykańskich po prostu nie było takiego systemu. Europa jednak stworzyła system naukowy, gdzie ludzie byli w stanie
w stanie się wykształcić. Skąd to się bierze? Skąd to się bierze? Bo ateiści po prostu, nie wierząc w Boga, doprowadzili do tego, że wierzą jedynie w darwinizm, czyli taki najsilniejszy wygrywa i w sumie nie ma wolnej woli, dobrej woli, nie ma jakiegoś systemu moralnego. Także oni zawsze mówią, że powiedzmy chrześcijanie są odpowiedzialni za wojnę. To jest taki popularny temat, wojny religijne. No ale jeżeli popatrzy się, co powodowało wojny, no to z reguły jest tam ludzki argument, czy ludzka rola w tym wszystkim. Chodzi czy o pieniądze, czy o ziemię, czy jakieś rewolucyjne sprawy, ale to wszystko zaczyna się od człowieka. Jest encyklopedia wojen i w zasadzie tam pomiędzy 8000 przed Chrystusem do dnia dzisiejszego, no to on podliczał i w zasadzie jest około 7% wojen religijnych. Jeżeli się odejmie, powiedzmy, od tego te wszystkie islamskie wojny, no to zostaje powiedzmy 3%. Tak można powiedzieć, że 96-97% wojen nie miało nic wspólnego z religią czy z wiarą. Także dodając do tego następną informację, że powiedzmy w ostatnich 100 latach od rewolucji rosyjskiej do dnia dzisiejszego, to ateiści czy ateistyczne rządy zamordowały mniej więcej 360 milionów ludzi. Także popatrzeć, powiedzmy, Stalin, Mao, Pol Pot i wszyscy inni, Castro, nie Castro, Jaruzelski też w sumie to ateistyczny zwalczali Kościół, no nie bardzo efektywnie. Część mówi, że Hitler to był chrześcijaninem. No nie był chrześcijaninem, urodził się tam w rodzinie katolickiej, ale ogólnie oni mieli tam te swoje jakieś nazistowskie kulty pogańskie i tak dalej. I on w sumie zwalczał żydowsko-chrześcijańskie, no bo Jezus, powiedzmy, będąc Żydem, no to jest kontynuacja. I on tłumaczył, że bolszewizm to jest po prostu taki bękart żydowsko-chrześcijański. Także to trudno, to każdemu trzeba powiedzieć, że po prostu kłamią. Hitler nie był chrześcijaninem. Także dlaczego tak się dzieje? No tak się dzieje, że ateiści nie wierzą w Boga. Jeżeli nie wierzą w Boga, to w zasadzie jest tylko człowiek, jeżeli nie ma jakiejś istoty nadludzkiej. No i wtedy dla nich, jeżeli nie ma ponadzmysłowych, jakichś duchowych punktów odniesienia, no to oni wierzą tylko w człowieka. I jeżeli nie wierzą w to, że człowiek jest zrobiony na wizerunek Boga, no to po prostu dają sobie prawo, że mogą zabijać, no, że po prostu morderstwo czy zabijanie nie ma żadnego znaczenia, bo tam nie będzie tego piekła, nie ma tego Boga, który jakoś to oceni. No i teraz tak patrząc na ostatnie czasy, popatrząc na skrobanki, popatrząc na samobójstwa, popatrząc na morderstwa, popatrząc na stanowe eutanazje. No teraz w Belgii, w Holandii, to tam ludzie po prostu, rodzina przychodzi i mówi: odłączamy babcię, bo babcia ma kasę. No to jest to, co zamordowało moralność, jak została zamordowana. Teraz ludzie to na to tak patrzą. To jest po prostu nieprawdopodobne, że my daliśmy się nabrać na to wszystko, że my się zgadzamy, że po prostu te bandziory przychodzą i nieustannie podskakują do nas do oczu, a my się, co robimy? No my się wycofujemy. My nie dyskutujemy z nimi. My się zamykamy, my się
my się wygłuszamy, my nie walczymy. No, także ateizm na steroidach to jest coś, co po prostu wykańcza dzisiejszy świat. Moralność została zabita i teraz wszyscy się dziwią, skąd się bierze tyle zła. No przecież jeżeli rodzina jest rozwalona, małżeństwa są rozwalone, dzieci są wychowywane przez samotne matki, dzieci dostają pieniądze od podatnika, podatnik nie chce pracować na jakiś taki dziwny ogólny być opodatkowywany, żeby pieniądze szły, dyrygowane były przez stolicę. To wszystko się bierze z tego, że moralność została zabita. No i bez religii, która wytłumaczy nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, no to nie wystarczy budować więzienia i mieć sędziów i policjantów. No nie wystarczy, nie da rady. Człowiek musi wejść i zrozumieć, że czeka na niego jakieś tam piekło i musi zrozumieć, że po prostu musi być dobry. No w swoim życiu, ogólnie rzecz biorąc, to musi być dobry. 10% ludzi jest dobra, ale 10% jest bandycka. No i ci ateiści dzisiaj, to też to jest mały, znikomy procent, ale oni nas biją. Biją po policzkach po 15-20 razy. Człowiek ma dwa policzki, a jest zbity nieustannie. Także subskrybujcie, polecajcie kanał na Facebooku, wrzucajcie nawet na Wykop. Wykop jest dosyć, wygląda na to, że czasami jest dosyć efektywny. Klikajcie na zawiadomienia, piszcie na dole, co byście chcieli obejrzeć, piszcie swoje opinie, co mówię dobrze, czy co mówię niedobrze i do następnego.